The Voice Kids. Nikodem Pajączek zajął drugie miejsce w finale programu. W rozmowie z Jastrząb Post podzielił się swoimi odczuciami po ogłoszeniu werdyktu. To jeszcze nie wszystko. Na co wyda wygraną? 27 kwietnia miał miejsce finał programu The Voice Kids Telewizji Polskiej. Pierwsze miejsce zajęła w nim Michelle Siwak, 14 litrów, która dostała 50 tysięcy złotych nagrody i kontrakt na wydanie singla z jedną z wiodących wytwórni muzycznych. Na drugim miejscu uplasował się Nikodem Pajączek, 13 litrów. Do niego powędrowało 30 tysięcy. Złe, Nikodem Pajączek o drugim miejscu w The Voice Kids, reporterka Jastrząb Post Karolina Motylewska miała okazję do zadania Nikodemowi kilku pytań. Jak czuje się finalista po ogłoszeniu werdyktu? Czuję się świetnie. Ciężko opisać moje emocje, bo to wszystko stało się tak nagle. Na pewno jestem z siebie dumny, bo dojście do tego etapu to wyzwanie. Jestem też dumny z dwóch pozostałych finalistek, odpowiedział. Liczył na wygraną, gdzieś miałem z tyłu głowy, że może tak się stać, że mogę wygrać. Miałem takie myśli, ale tak się nie stało, nie jestem smutny. Drugie miejsce jest super i jestem z siebie dumny, jeszcze raz podkreślił. Na co Nikodem Pajączek wyda pieniądze z programu? Czy Nikodem już wie, na co wygra nagrodę w wysokości 30 tysięcy? Złe, kiedyś postanowiłem, że to, co zarobię, czy wygram, śpiewając, przeznaczę na cele muzyczne. Więc myślę, że będzie to może produkcją płyty lub nowych piosenek. Wszystko, co jest związane z muzyką, objaśnił nam. Przypomnijmy, że Pajączek był faworytem dla bardzo pokaźnej grupy widzów.